Siema, z strony Tofik, to jest 187 odcinek sezonu 6, już 6, wow. Mówię szczerze, wcześniej to rozpoczęliśmy i mówiłem wam to w wcześniejszym odcinku, to jest chwilę przed odcinkiem, teraz po odcinku tak chwilę, kilka sekund tak naprawdę. Jak to zrobić? No bo mówiłem, że tak i by, ale jest taką opcja, żeby coś takiego zrobić, ale po co w sumie? Nie, no teraz tak przemyślałem, bo wcześniej to tak... Tak robię ten odcinek, że coś takiego, że tu i gdzieś tutaj, powiedzmy trochę dalej. Czekajcie, wait. Parkurem jeszcze, czyli jakby było, czyli tak, gdzieś tu. Czyli to już pod wodę by schodziło. No to ja wiem. I jeśli to jest coś takiego, żeby tutaj do przodu i tutaj gdzieś. Kurde, jest ciężko to zrobić. Bo tutaj pomysłem, no to miałbym tak, coś takiego, ale powiększając sobie swój domek, powiedzmy trochę. Czyli czekaj. Jeśli byłoby, czyli troszeczkę do przodu i później byś skręcało to już. No czyli tutaj gdzieś by było. No i nie mam łopaty. A nie myślę o łopacie. W sumie patrzeć na to. Ja nie myślę o łopacie. To serca do damage'a? Minimalnie? Serduszko. Czyli w sumie prawie nic. I teraz... Hop. Czyli teraz to mogę. Siekierką. Bo troszeczkę szybciej miał. I coś w tym stylu. Ja mam tyle powietrza, żeby te zniszczyć dwa dirta. Sprawdzamy. To muszę tak, żeby ten był środek utrzymał gdzieś minimalnie. Źle jeszcze mi się postawiło. Ajajaj. Nie lubię, jak mi się coś niedobrze stawia. Lubię mieć tak poukładane trochę. Zobaczymy, ile będę musiał zużyć i jak będę miał łączenie. Jeśli będzie zbytnio za mocno skrzywiane, czy tak krzywo, no to niszczę i tak do perfekcji to zrobić. Trzeba mieć jakieś perfekcyjnie to zawsze. A jakoś lubię mieć zawsze perfekcyjnie coś tam, co próbuję robić. Jeśli że mi się źle drewno postawiło, no bo chciałem wypłynąć i to jeszcze postawić. A. Tylko będzie stawianie. Bo więc to mi zniszczy. Coś spod wody wymigałuje się. Ujuju. Czy jest mocno? Czyli to było tak i tak mocno. W sumie nie. A jeszcze jedna siekierka. Drewniana. Ta drewniana. Kamienna. I sprawdzamy. Kamienna. Może żelazną już zacząć robić. Muszę to sprawdzić od góry, żeby było na takim samym poziomie jak to jest. Bo teraz nie wiem w sumie jak to wygląda. To by było tak do przodu i by skręcało. Ile tego musiałbym zniszczyć, żeby było tak samo na takiej równi. A nie będzie to widać w sumie tak dokładnie, bo jak będzie to w dircie tak wychodziło z dirta. Albo jak będzie usztywniane kamieniem. Kurna, jest dużo rzeczy. No mam po prostu w głowie to, żeby tak wyglądał, tak trochę wymagał tak, żeby realistycznie wyglądał. No niestety tak podchodzę teraz pod to, że jeżeli to ma być duży dom, powiedzmy mam ten i tutaj tak wodę puszczać sobie i tak dalej. Wow, to by było coś fajnego. Jest duży pomysł, bardzo się cieszę, że mam to w głowie, coś taki inny pomysł. Później sprawdzić ile... A, już nie zachodzi. Ile tak naprawdę zużyje drewna na taki projekt? Ile takiego dużego drzewa pójdzie drewna na ten projekt jedyny? Jeden duży dom. A ile tego kurna zejdzie? Ile drewna będę niszczył, budował? Wow. Mogę sobie poza odcinkiem wyfarmić drzewa, czyli skłaść się tam po prostu w domu, iść tutaj niszczyć. Będzie zachodził dzień, iść tam znowu, właśnie i tak dalej. No to trochę by było
Powtarzalna czynność bez budowania, ale na odcinku budowanie same by było. To tak śmiesznie by było. Trochę. Ale lubię czasami mieć bardziej taki odcinek, gdzie też ścinam coś w tym stylu, żeby ruszyć się od tego, gdzie jestem, co tam robię tak naprawdę, czyli budować dom. To wolę tak też troszeczkę pokopać na odcinku, czy bez. Trochę bardziej na odcinku, ale to co. Teraz pójdę zgłaść się i wymierzyć to centralnie na wysokość tam, gdzie to jest. I sprawdzimy to. Jak mocno zakręcę tym. Jak mocno z tym wyjdę daleko. To będzie już szósty dzień. Szósty. No. Szósty dzień, szósta minuta. Przypadek nie sądzę. Była. Dobra. Sprawdźmy to. No. Teraz muszę wodę wylewać. Ale to już na samą górę dałem radę. Patrząc to, to muszę. Chyba teraz jest. No, chyba jest teraz na równo. Nie, no to będę teraz. A no, chyba za wysoko jestem. No. Pewnie z tej wysokości bym zginął, na luzie. Może śmierci nie miałem. A było blisko już. Jak kopaliśmy pierwszy raz żelazo. No, było blisko. 2 HP. Było chyba. No, na tej samej wysokości. No to będzie tak skręcał i tak. I to, czy w tym stylu, czy to będzie utrzymywało, czy będę leciał w tym stylu, żeby jeszcze pod tym było takie utrzymanie też z wody szło. Kurde, muszę teraz robić to, że muszę przemienić drewno i sprawdzimy, czy tak naprawdę. Kurde. Muszę być, dziękuję, chyba już teraz się nazywa. Oj, no jest niżej, tak? To dobrze, że jedno było niżej. Tak naprawdę. No tutaj zakręcę to gdzieś. O kurna. Bo tutaj tej śmieci wyszło takie usztywnienie małe. Hop, hop. No i tutaj jest postawione. Tutaj. Tak naprawdę mógłbym gdzieś. To zniszczyć. Tutaj. Ja mogę do tego usztywnienia tutaj to zrobić. No. Tutaj mam takie usztywnienie i hop, tutaj zrobić takie usztywnienie małe. I tutaj. Ja to jeszcze podpieram tym. No, to tym tak minimalnie podpieram. No nie mam drewna. Brawo, ja. I było tam chyba 114 teraz. Na 214 i 114 to będzie trochę więcej. Nie tu. Statystyki. General. Nie, itemy. Wykopane. 303 już jest. A my ledwo co. Czy ten projekt ledwo co jest rozpoczęty. Trochę tak dziwnie wygląda, że to ten. Może bym jeszcze tak puścił. Tak i tak, że to jeszcze bardziej jest utrzymywane, ale chyba nie. To jest tak dziwnie wygląda, ale to musi być zapełnione drewnem. To trochę będę chciał rejestrować się to zrobić. W sumie teraz będę mógł. W sumie teraz mógł to zapełnić.
No. I to gdzieś powinno być tutaj, w tym miejscu powinno to uszczelnienie zrobić. Czyli tutaj. Będzie nad tym. Tutaj to tam się dorobi takie. Czyli jak tutaj jest. To, to pod wodę wchodzi to. No tutaj trochę się nie wygląda, ale. Jeśli się połączy to takim długim drewnem i cię będzie też to ten, no to nie będzie taki śmieszny w sumie. Tylko teraz, teraz to wtedy ściąć drewno i, dać teraz ten drugi tak sam filar, żeby już nie mylić się, żeby stawiać się filarem. To muszę teraz na taką samą odległość jak ten i tam wymierzyć jeszcze, no ciężko będzie trochę. Bo tam by mi się udało, nie powiem, że nie, udało się to teraz z tym. Ja jestem minuta. Ja czemu to tak szybko mija? Jezu, 11 minuta już teraz przeszła, a tak naprawdę dopiero skręcam. Te dźwięki nie starczają. Patrząc teraz. Nie wystarczyłem w nagrywaniu już. Bo ile ja rzeczy robię i ile na odcinku mogę przechwycić. No, dużo pobysy, dużo czasu pobierają, szczerze tak naprawdę. Pomysł jest fajny, jak dla mnie, nie wiem czy dla wszystkich. Jest taki specyficzny, że muszę dużo drewna zużywać. To drewno, no tak, to drewno jest zapotrzebowane teraz na to. Warna jest. Monstru jest dużo, a odcinek nie ma dużo miejsca, ma tylko 20 minut, ustaliłem 20 minut powyżej, bo YouTube nie lubi polecać dłuższych odcinków. To co teraz zauważyłem, jak ktoś nagrywa godzinę, to no, nie poleca. To tam dziwny YouTube czasami jest ze swoimi względami. Ale teraz wracamy tam budować dalej to co buduje. I teraz, no, teraz zaczyna się najtrudniejsza rzecz trochę. Ja to tam to za chwilę, tam, ten. Ale to tak. To jest. I jestem tak i tutaj. Się mogę zrobić troszeczkę inny pomysł. Tak, mogę to inaczej zrobić. No tak postawić jak tam jest. I wtedy będę wiedział gdzie jest filar postawić. Kurna, mogę już o tym pomyśleć wcześniej. Kurna, coś mi podło do oka. Nie lubię. To musi mi smęcić oko, jak nagrywam coś. Hop. Tutaj. I tutaj. I teraz obliczyć ile było w ten bok. Czyli tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, czyli 5 i postawić filar. No, dobra. Czyli w tą 1, 2, 3, 4, 5 i tu będzie filar. Na tym miejscu. O, mniej będę pod wodą. Oj, no źle. Teraz, oj, no źle. Czyli, oj, no do przodu jeszcze. No, już mam sikierkę. Teraz 15 minuta. A ja nie sądzę, że dłuższe rzeczy zrobię.
Jakby to było tak na... Zobaczymy tutaj. Czy jest tutaj dobrze? To byłoby szybciej, ale to jest survival. Jej, już jest dobrze. I tutaj jedno jest. Jest. No ja to w drugą zrobię, czyli w tą, tylko czyłem trochę. I tamtą. Zrobić to, żeby było po środku, czyli jak tam jest, o jedną w każdą stronę, tak? Mhm. Żeby to jeszcze na tym starcie muszę to zniszczyć. I mamy już ten nowy projekt tutaj. Lepiej już troszkę więcej drewna. Zobaczymy, czy starczy na drewno, które mam. Chyba? Stanie jedno czy dwa nawet. Dobra, mam przechwa na chwilę i na dnie stawiam drewna tutaj. No, dwa zostało. Nie będzie wspólne. Jakie małe te. Czy mamy już postawione te? Mamy tam 4 minuty około, czy będzie 21 minut około chyba? Czy coś w tym stylu? 20 lub 27? 20 i 20 sekund. Lub 27 sekund. Nie wiem teraz, nie liczyłem. Tak naprawdę już jest nic tak naprawdę. To już jest takie... Próbować coś jeszcze budować, ale... Zaś już goni. Ubłaganie i... Obejrzę się okiem. To już będzie skończone. A drewno schodzi... Niestety... Czy mi się to... To statystyk mi się liczyło, że wcześniej niszczyłem, czyli... No, czyli tak naprawdę mniej, a że to niszczyłem, no to... No ja, dobra. Jest, chociaż to połączone jest. Uuu. To będę chciał tu i tutaj gdzieś coś to zrobić, taki ten, bo zrobić pośrodku takie łączenie i takie te. Bo tak. Nad rękoma już pokazuje, że to tego, tego jest tak dużo. Że tylko takiego lasu to tak trochę ubędzie. Może, że mam tutaj stronę, ale patrząc na to, ile ja chcę rzeczy budować, no to można liczyć, że tylko lasu trochę nie będzie. Tylko lasu tak naprawdę ten las będzie mniej istniał przez to, ile zapotrzebowanie mam na drewno, jak buduję tak w duży dom. Ja nie będę takiego bardzo długiego budowy domu i bardzo wysokiego, to jest tam niepotrzebny mi tak, ale taki miałem pomysł, że to zrobić tak otrzymaniem filarów, żeby filary trzymały ten dom i że jeszcze pod wodą się trafiło, to jeszcze musiałem więcej użyć. No niestety, ale tak to już jest z budowaniem, że tak naprawdę... że na kreatywie to bym tak nie odczuł, ale nie będę budował na kreatywie, ja tylko tak powiedziałem, że to nie byłoby odczucie na tym, jak ktoś powiedział chyba na serwerze jakiegoś tam youtubera, albo sam youtuber jak tamten, jak właściciel, to chyba będzie wiadomo, o kogo chodziło trochę. Jak miał live Skyblock, no to powiedział, że na kreatywie jest łatwiej, no to latasz i tak naprawdę nie odczuwasz tego, że masz zapotrzebowanie na bloki. Ale niestety sobie na tym polega tak naprawdę, że musi zbierać i budować. No, tak to już jest. O. No chociaż dyrt to się tak trochę tam. Hop.
No się do wody wtrafiłem. Wow. Naprawdę? Przynajmniej się kończy odcinek. Czemu to tak szybko już mija? Te sekundy nie cofną się przed niczym. A my co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!